dziwny jest ten świat. To dobry wstęp do rozmowy z Pawłem Lisickim, redaktorem naczelnym tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Zaskoczony Paweł Lisicki tą formą Paweł w nowym roku, a nie panie redaktorze, mniej oficjalny, bo dziwny jest ten świat i to zdziwienie pokazujesz w każdym felietonie i właściwie w każdej książce, którą piszesz. No, jak dobrze pamiętasz, jako absolwent filozofii, filozofia zaczyna się od zdziwienia według Arystotelesa, więc trzeba się dziwić, żeby świat rozumieć. Myślę, że to jest absolutna podstawa zajmowania się opisywaniem zjawisk, które nas dotykają. Zdziwienie się. Więc owszem, zdziwiłem się i dziwmy się razem. Razem się dziwimy. Przy okazji piosenki Czesława Niemena jest wykrzyknik właściwie. Nie zdziwmy się i nie zadajmy pytania, tylko stwierdźmy, że ten świat jest dziwny i coraz bardziej dziwnym nam się wydaje. Nespa? Na pewno nam się coraz bardziej wydaje dziwny, ale może byśmy spróbowali tę dziwność, no dobra, dziwność opisać to, i ukonkretnić. No to zaczynamy ukonkretniać dziwność, bo pierwsze zdziwienia w tym roku związane są właściwie z dużo tych zdziwień, ale i niekoniecznie pierwsze, niekoniecznie najważniejsze, bo w końcu system podatkowy, jakoś się do niego przyzwyczaimy, ale to są pierwsze zdziwienia tegoroczne. System podatkowy skomplikowany, dziwny i nie wiadomo do czego prowadzący. To znaczy, no, zgodnie z tym, co rząd twierdził, bo mówimy tutaj, jak rozumiem, o Polskim Ładzie, czyli o tej rewolucji w podatkach, posłużę się skrótem rządowym, no, głównym celem zmian miało być tak naprawdę odciążenie, według źródeł rządowych dotyczy to 18 milionów Polaków, czyli no, bardzo znacząca grupa ludzi powinna zacząć płacić mniej podatków i na ten cel w budżecie, znowu cytuję źródła rządowe, przeznaczono 17 miliardów złotych. Przynajmniej takie są założenia i tak to wynika z różnych, no, oficjalnych oświadczeń. Natomiast w praktyce, od samego początku, kiedy ten projekt się pojawił, mówiłem to już, no, dawno, dawno temu, a teraz tylko powtórzę i no, z pewną, jakby co powiedzieć, taką satysfakcją, której nie chciałbym mieć, no, wszystko wskazuje na to, że ta krytyka i wątpliwości, które już od dłuższego czasu w tej sprawie zgłaszałem, no, się potwierdza. Potwierdza się, ponieważ samo to zamierzenie polega tak, liczby wyglądają bardzo dobrze. Jak to często bywa ze statystykami, one mogą bardzo dużo pokazać. Tak naprawdę teraz zmieniając tę, nazwijmy to, retorykę czy propagandę rządową na fakty, moim zdaniem była to próba obciążenia wyższymi podatkami ludzi zarabiających, tych ludzi, którzy zarabiają średnio dobrze i dobrze, i przerzucenia tych pieniędzy na w dużym stopniu niewydolny między innymi system ochrony zdrowia. No i żeby to zrobić, rząd zamiast zabrać się za potężnych, no, potencjalnych podatkodawców, czyli wielkie firmy, koncerny giganty, no, znaczy, na kim się skupił? Skupił się na małych i średnich polskich firmach i na małych polskich przedsiębiorcach i na osobach na tak zwanym samozatrudnieniu. I, że tak powiem, próbując od nich wyciągnąć te pieniądze, które można potem przeznaczyć na tych najmniej zarabiających, albo słabo zarabiających, albo też na emerytów, bo to jest ta grupa, która szczególnie ma być w tym projekcie dopieszczona. Sam projekt w związku z tym, od samego początku, z punktu widzenia tego, co powinno służyć interesowi całego społeczeństwa i nowoczesnego państwa, wydaje mi się być bardzo wątpliwy. No, nie znam sensownego projektu zmian podatkowych, którego głównymi beneficjentami byliby ludzie, którzy, czy nam się to podoba, czy nie, no, z punktu widzenia wytwarzania nowych dóbr są najmniej produktywni, no bo taka jest prawda. No ale jak rozumiem, jest to w tym sensie bardzo daleko idący projekt o takim, no, socjalistycznym zabarwieniu, a jak wszystkie projekty o socjalistycznych zabarwieniach źle się kończą i tak
spodziewam się niestety, że będzie w tym przypadku, więc te głosy krytyki, wątpliwości zupełnie mnie nie dziwią. Jeszcze jest jeden element bardzo ważny. Ten projekt jest bardzo skomplikowany. Myślę, że każdy, kto próbuje zrozumieć, o co w nim tak naprawdę dokładnie chodzi, jak słyszy, że dla osób zarabiających między 5000 złotych brutto, 11400 brutto potrzebny jest specjalny algorytm, że ten algorytm trzeba stosować, a powstaje pytanie, no a co jak się wykroczy poza te sumy, prawda, i kiedy się poza nie wykroczy, i że ten algorytm w związku z tym nakaże nam zwrócić to, co zostało nadpłacone i tak dalej, no to jest po prostu jakiś koszmarny projekt buchaltera księgowego, który usiadł, wyliczył sobie tam jakieś dane w tabelkach i wprowadził i zaaplikował to społeczeństwu. No tyle mogę o tym powiedzieć. Była kiedyś konstytucja dla biznesu. Wszystko miało być proste i łatwe i wreszcie mieliśmy dojść do takiego systemu podatkowego, w którym są oczywistości, a nie komplikacje. No tak miało być, oczywiście. Rzeczywiście przedstawiciele różnych grup przedsiębiorców wielokrotnie mówili o tym, że najważniejszą wadą dotychczasowego systemu podatkowego było jego zawikłanie. Oczywiście z punktu widzenia doradców finansowych czy doradców podatkowych oraz z punktu widzenia firm księgowych to wcale nie jest złe, no bo oni mają więcej zatrudnienia, ponieważ mogą znajdować więcej dziur w takim systemie i mogą w większym stopniu opierać się na różnych interpretacjach. Natomiast z punktu widzenia obywatela, podatnika, im prościej, tym lepiej, prawda? Bo w tym reguły są znane, możemy się na nie przygotować, dostosować do nich i tak dalej. No ale obietnice okazały się zupełnie nic nie warte, ponieważ ten system z pewnością jest znacznie bardziej skomplikowany niż ten poprzedni. No ale to jest rzeczywista zdolność, rozumiem, pana premiera, który jak taki prestydikator tam wyjmuje z tego kapelusza różne projekty, wyrzuca mniej więcej co 2 lata nowy projekt. Za każdym razem ten projekt jest niezwykle nowy i dobrze brzmi i jest świetnie opakowany marketingowo i podczyniony się takim wspaniałym projektem. Idzie wielka kampania marketingowa, która ma nas przekonać, że to jest właśnie ten genialny i wspaniały projekt. No i to się jakoś tam sprzedaje. No przypomnę przecież jeden z wielkich projektów akurat nie bezpośrednio związanych z podatkami, ale również związany z wielkim sukcesem rządu, którym to projektem było ogłoszenie w marcu zeszłego roku, w kwietniu zeszłego roku, ogłoszenie, że Polska dostała 770 miliardów od Unii Europejskiej. Przypomnę, łatwo sobie sprawdzić, jedna z największych kampanii marketingowych, którą polski rząd zapłacił i przygotował, a wczoraj pojawiła się informacja, że Komisja Europejska nadal negocjuje z polskim rządem część tych pieniędzy, o których przyjęciu i zdobyciu rząd już się chwali rok temu. No więc no tak wygląda w Polsce niestety polityka i pod tym względem niestety dostrzegam no, zaskakującą zbieżność z pomysłem prowadzenia polityki za czasów Donalda Tuska. No tam też wszystko było oparte na gigantycznym PR-ze, na wystąpieniu i obietnicach, które brzmiały fantastycznie. Potem, prawda, pieniądze szły na to, żeby ludziom te wielkie osiągnięcia wtłoczyć do głów przy pomocy kampanii marketingowej i wszystko było pozorem. No, obawiam się, że w dużym stopniu ten projekt zmian podatkowych, o którym mówimy, bardzo przypomina te poprzednie projekty. Ale może właściwie lepiej, żeby reformy, które wprowadzają politycy, były pozorem, bo często one utrudniają, a nie ułatwiają życie. Ale wracając do reformy systemu podatkowego, to przecież być może będzie tak, że te 18 milionów ludzi będzie płacić mniejsze podatki, będzie miał więcej w kieszeniach i będą zadowoleni. Panie doktorze, ale znaczy Krzysztofie, skoro jesteśmy w formule na ty, to oczywiście brzmi dobrze statystycznie, bo tych 18 milionów to wynika nawet z wyliczeń rządowych, jeśli będzie płaciło mniej. Mówię jeśli, ponieważ skomplikowanie tego systemu świat wskazuje na to, że być może nawet ci, co mieli płacić mniej, wcale nie będą płacili mniej, no bo taki jest wniosek z różnych doniesień medialnych. Nie wiem, zobaczymy po pierwszym kwartale, czy to były błędy księgowych, czy to były błędy systemu i skąd się to wzięło. Natomiast to, co nie ulega wątpliwości, że ta
że to, jeśli nawet będą płacili trochę mniej, to biorąc pod uwagę rozwój sytuacji gospodarczej, czyli wzrost inflacji i wzrost cen prądu i gazu, nie zostanie w ogóle w ich kieszeniach zauważone. Natomiast to, co zostanie zauważone, to spadek przychodów, spadek pieniędzy u tych, którzy zarabiają średnio i dobrze. No, każda gospodarka, a szczególnie gospodarka rozwijająca się, musi w szczególnym stopniu doceniać ludzi, którzy zarabiają średnio i dobrze, ponieważ oni są pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, no taką machiną napędową biznesu, prawda, czy całej gospodarki. No tak jest, tak to niestety jest, że ci, którzy ogólnie, bo nie zawsze jest tak w praktyce, ale dlatego ludziom płacimy więcej niż mniej i dlatego są menadżerowie i szefowie, ponieważ zakładamy, że ci ludzie są, nie wiem, z punktu widzenia gospodarczego bardziej przydatni, prawda? Mają, nie wiem, bardziej innowacyjne pomysły, lepiej pracują, lepiej się sprawdzają. I bardzo ważną jest rzeczą, żeby ci ludzie, no i ci ludzie, co, dlaczego ludzie pracują? Bo chcą się bogacić, bo chcą mieć wyższe zyski. Państwo, które jest nastawione przede wszystkim na to, a takie mam wrażenie od co najmniej kilku lat, które jest nastawione przede wszystkim na to, żeby ciągle przekazywać gigantyczne sumy socjalne gorzej się mającym, mniej zarabiającym, żeby wyrównywać te różnice, no to jest państwo wielkiej redystrybucji. Moim zdaniem Polska w ogóle to jest szkodliwe dla każdego państwa, szczególnie dla Polski, ponieważ Polska jest moim zdaniem zbyt biednym państwem, żeby sobie pozwolić na tak kosztowne, gigantyczne, trwające w nieskończoność socjalne projekty wsparcia. I jeszcze jedna rzecz. Warto przysłuchać się tym różnym wystąpieniom rządowym. Bardzo często tam się pojawia takie przekonanie, że ciągle państwo daje, że państwo oferuje, że państwo pomaga. Tak jakby wytworzone dobro, wytworzona ten zysk, prawda, i ten kapitał brałby się nie wiadomo skąd. No jakby państwo je wytwarzało, dostawało i rozdawało. No ono się bierze właśnie z podatków, bierze się z tego, że trzeba je, te pieniądze trzeba odebrać w pewien sposób tym, którzy najwięcej zarabiają, którzy jednocześnie najwięcej do tej gospodarki wnoszą. Moim zdaniem to jest system wyjątkowo niebezpieczny na dłuższą metę i może się bardzo źle zakończyć. Ale jesteś konserwatystą starej daty. Przecież w strategii Unii Europejskiej jest napisane, że mamy zmniejszyć konsumpcję, bo ta konsumpcja jest zbyt rozbuchana. Europejczycy mają być biedniejsi, a dzięki temu, że będą biedniejsi, będą mniej konsumować, będzie im się żyło dużo lepiej, bo będą oddychać świeżym powietrzem i wcześniej kłaść się spać, żeby oszczędzić pieniądze na energię elektryczną. No to jest oczywiście wspaniała wizja, ale to chcę powiedzieć, że prekursorem tego projektu myślenia no byli towarzysze sowieccy, a ściślej mówiąc towarzysze w czasach PRL-u. No w ten sposób patrząc, no to zauważmy, że wiele podwyżek, które wywołały gwałtowne protesty w Polsce, w PRL-u, w latach 70. i 80. już nie, ale 70. przede wszystkim za czasów Edwarda Gierka, no właśnie miało na celu tak naprawdę ograniczenie konsumpcji, ponieważ wprowadzało system, osobny system sklepów, prawda, gdzie można było kupować za walutę obcą, gdzie były dwa razy droższe ceny, no co miało doprowadzić do tego, żeby tylko konsumpcja została ograniczona, a dla zwykłych ludzi te wszystkie dobra miały być niedostępne. No, mówię o tym oczywiście ironicznie, ale to są projekty chore. Znaczy, to są bardzo niebezpieczni ludzie. Mówię tutaj o liderach czy o elicie zarządzającej w tej chwili Unią Europejską, którzy postanowili wdrożyć swoją chorą ideologię, czyli ideologię klimatyzmu czy ekologizmu w życie. Dlaczego im się to udaje? Dlatego im się udaje, ponieważ mamy do czynienia z gigantycznym sojuszem wielkich koncernów, polityki i mediów. I w związku z tym, ponieważ dużej części ludzi żyjących i mieszkających w państwach Unii Europejskiej, po prostu najkrócej mówiąc, zrobiono wodę z mózgu bez przerwy, strasząc ich tym, że za chwilę Ziemia się skończy, rozpadnie się, globalne ocieplenie doprowadzi do tego, że wyleją oceany, wszystko się zaleje i wszyscy zgniemy. I takie powtarzanie bez przerwy, konsekwentne, dzień w dzień, godzina w godzinę tej historii doprowadziło do tego, że
zwolennicy tych radykalnych rozwiązań, czy to ograniczających konsumpcję w sposób radykalny, czy rozwój gospodarczy, czy w skrajnej wersji tak zwani depopuliści, czyli ci, którzy chcą zdepopulować ziemię, bo rzekomo gatunek ludzki jest zbyt dużo jest ludzi na świecie i żeby ocalić ziemię i ocalić dobrostan zwierząt, gatunki zwierzęce, trzeba zmniejszyć liczbę ludzi. W ogóle człowiek staje się jakimś gatunkiem zbytecznym i szkodliwym. No ci ludzie niestety w wielu państwach Zachodu dochodzą do głosu, mają coraz większe wpływy i próbują tę ideologię zaaplikować innym. To jest oczywiście skrajnie niebezpieczne, chore. Dla Polski oznaczałoby to katastrofę. Zresztą z tego punktu widzenia no, dziwię się, że w grudniu zeszłego roku Polska nie zawetowała tych projektów, które w tę stronę zmierzają, czyli tych projektów pakietu klimatycznego, tego wszystkiego, co w nas uderza teraz pośrednio wskutek, prawda, znaczącej podwyżki gazu i prądu, bo to jest efekt właśnie w dużym stopniu efekt tej chorej unijnej polityki klimatycznej. To już prawie nie zdążymy, więc tylko krótko. Piąta fala, omikron i redaktor Lisicki, cały w strachu, pewno siedzisz teraz w domu w maseczce i nawet przez maseczkę pijesz kawę ze strzykawką z kolejną dawką szczepionki. Tak, no i z wielką obawą przyglądam się temu, kiedy nadejdzie szósta i siódma fala, bo wtedy myślę, że dopiero będzie strasznie, bo teraz to jeszcze jest nic. Teraz musimy się przygotować na kolejne fale. No znaczy, już poważnie mówiąc, zresztą zauważam, że mamy znowu wysyp nowych odmian wirusa, jego nazw. Niektóre są bardzo, bardzo ciekawe i zakładam, że ulegną daleko idącej przeróbce i słowotwórstwo będzie kwitło. No, tak jak mówiłem, mamy do czynienia z psychozą, z gigantyczną psychozą wywołaną nie tylko w Polsce, ale Polska temu ulega. Wypowiedzi niestety dotyczące różnych ograniczeń i nawet ten sposób walki, który jest prowadzony już, ja go komentowałem w Radiu Wnet ostatnim razem, ale nie mam nic w zasadzie więcej do dodania. I bardzo dobrze, odsyłamy do rozmów z redaktorem Pawłem Lisickim. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze naczelny, za rozmowę w Poranku Wnet 5 stycznia. No dobrze, skoro tak oficjalnie, to też panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A co nam pozostało po rozmowie z Pawłem Lisickim? Jak nie pójść, dokąd?